tygodnie temu miałem swój chrzest stand-upowy, czyli tak zwany pierwszy raz. Była to wielka bitwa stand-upowa w Makowie Podhalańskim. Polegało to na tym, że tam stand-uperzy się zjeżdżali właśnie tam i ich zadanie było właśnie śmiechem publiczność rozbawić do rozpuku, tak? I ten, który tam osiągnął największy rozpuk, wygrywał, bo tam publiczność przyznawała punkty na karteczkach. Także opowiadam wszystkim znajomym, że przegrałem na punkty. Ale wspominam bardzo dobrze, uważam, że mi poszło bardzo dobrze. Ale przyznam, jestem troszkę rozczarowany, tak? Wiecie, bo w mojej głowie do tej pory stand-up kojarzył się ze świetnymi żartami, z sympatycznymi ludźmi i z świetną zabawą. No i taki, w mojej głowie urodził się taki obraz, że kiedy ja przyjadę do tej restauracji, gdzie to było, będzie tam stoliczek właśnie dla stand-uperów, tam będzie gwar, tam stand-uperzy będą sypać żartami z rękawów, ci co mają tam bardziej abstrakcyjne poczucie humoru, rękawami żartów, że tam będzie wódeczka, jakieś przekąski, że tam będzie, no super, super, no. Zupełnie tak nie było. Kiedy przyjechałem na miejsce, był oczywiście stoliczek, ale przy nim siedziało 6 smutnych mężczyzn koło 30 i jeszcze smutniejsza karafka z wodą. No to podszedłem, przywitałem się i zapytałem, kto umarł. Odpowiedzieli, że moja szansa na wygraną. Także nasza przyjaźń jakby zaczęła się od punktu zero. Ale po jakimś czasie już sytuacja się rozluźniła, jakieś tam small talki już. Nawet było miło, no ale drodzy Państwo, dotarł ostatni zawodnik. No i celowo nie powiedziałem kolega, już wytłumaczę. Właśnie dotarł ten zawodnik, uczestnik. No i on w przeciwieństwie do właśnie całej reszty ani się nie przywitał, ani cześć, ani pocałujcie mnie w dupę. No to ja sobie myślę tak. No, nie znam, nie oceniam, może nieśmiały, tak radzi sobie ze stresem. Ale drodzy Państwo, kiedy wyszedł na scenę, zaczęło się. Zaczął wszystkich obrażać. Wszystkich. Pierwsze uczestników. Potem po publiczności się przejechał. Kelnerom się dostał. Tam nawet pies jakiś biegł za knajpą, tam mu dopierdol, żeby sobie nogi połamał. No, masakra. Dotarło do mnie, że ten człowiek wszystkich nienawidzi. I tak pomyślałem, Boże, czy to możliwe? Czy to możliwe, żeby Kaczyński miał syna?